Jednak widać było nawet po moich oczach, że to mnie bardzo bolało i teraz już widzisz, jestem w stanie o tym powiedzieć, ale dopiero z perspektywy czasu. Obiecałem ci na samym początku gry, jeszcze przed włączeniem kamer. Mam wrażenie, że przez tych 7 lat spędzonych w showbiznesie wokół ciebie narosło mnóstwo mitów, plotek, jakichś wyobrażeń. I zebrałem sobie tutaj kilkanaście założeń dotyczących Roxany Węgiel. Pozwolisz, że będę ci jej czytać. Pewnie. I ty odpowiadasz po prostu prawda, tak, fałsz. Pewnie. Możesz to rozwijać, więc możemy oczywiście zrobić z tego taką dłuższą. Ja się tutaj tylko przygotuję. Pewnie. Przerzucę sobie kartki. Będzie śmieszne. Jesteś gotowa? Jestem. Dobra. Mogłaby już napisać książkę o swoim życiu. Tak. Jezus Mary. A chciałabyś kiedyś? Tak. No. Czyli jednak ta Britney Spears cię zainspirowała. Bardzo. Nie potrafi przegrywać. Wszystko do tej pory wygrywała. Potrafię. Trenowałam judo. Judo mnie nauczyło przegrywać. Ale właśnie, to też jest tak, że ludzie bardzo często myślą, przez to, że wygrałaś The Voice Kids, Eurowizję Junior i Dance, że wszystko wygrywałaś. Nie, ja bardzo rzeczywiście dużo też tak jest. Konkursów wokalnych, bardzo wiele w swoim życiu przegrałam jako mała dziewczynka. Tak samo, jeśli chodzi o judo, raz był lepszy dzień, wygrałam. Raz był gorszy dzień, przegrałam. Więc ja naprawdę nie jest tak, że wszystko od początku wygrywałam. Ale to jest niesamowite dla mnie, że akurat poszłam do Voice'a tak z takiej totalnie czystej ciekawości i pasji. Tak, to jeszcze była pierwsza edycja, tak, pierwsza wy zupełnie edycja. Nie wiedzieliście, co się wydarzy. Nie, zupełnie. Wiesz, wygrałam Voice'a, później wygrałam Eurowizję. No marzenia się spełniają. Ja jestem jeszcze na to dowodem. Po prostu jak mocno w coś wierzysz, pracujesz na to ciężko, to się udaje. Czyli nie masz takiej presji, muszę wygrać ten taniec z gwiazdami. Podchodzisz do tego na takim totalnym luzie. Nie, i nigdy nie miałam. Nigdy nie miałam do żadnej z rzeczy, którą mi się udało wygrać, żadnej presji. Nie nakładałam na siebie presję. Raczej do każdej takiej konkurencji mam po prostu, mam z tyłu głowy, że wszystko się może zdarzyć i tak naprawdę ja nie mam na to wpływu. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby dać z siebie wszystko i tak samo mam z Tańcem z Gwiazdami. Mamy super ekipę, świetnych uczestników w tym roku i każdy jest bardzo zdolny. Ten poziom edycji jest naprawdę wysoki, więc prawda. Ja się na nic zupełnie nie nastawiam. Traktuję ten program jako świetną przygodę i tak jak mówię, moim celem w tym programie jest tańczyć najlepiej jak ja potrafię. I w ogóle nie myślę o wygranej, bo to jakby to nie jest dobry mindset i tak jak mówię, naprawdę poziom jest bardzo wysoki. No tak, to jest takie zdrowe podejście, dlatego faktycznie. Kto by nie wygrał, to będę się cieszyć. Kolejne. Mimo młodego wieku na pewno już zdążyła przejechać się na ludziach w showbiznesie. Tak. Tak, żeby to raz. Ostatnio Welcow była tutaj u mnie i opowiadała, że ktoś ze świata influencerów napisał do niej w kontekście współpracy. Kilka godzin później weszła do łazienki i ta sama osoba obgadywała ją do innych. Klasyk. Klasyk. Czyli miałaś podobne sytuacje na swoim koncie, że przyłapałaś kogoś na obgadywaniu Roxy Węgiel, kiedy Roxy Węgiel była obok? Miałam. No, ale tu nie będziemy wymieniać nazwy, bo oczywiście... Nie ma co rozsiewać takiej złej energii. Tak, tak, tak. Niech oni się tam tym swoim... No właśnie, oni się tą energią wykończą sami. Ona chyba nigdy nie odpoczywa, prawdziwy tytan pracy. O, dziękuję, miłe. Ale tak, no rzadko odpoczywam, chociaż zdarza się. Faktycznie mam w planach na pewno potać z gwiazdami sobie trochę odpocząć, ale ja za długo nie potrafię odpoczywać. Wiesz, ja już mam 2 dni luzu i ja już nie wiem, co ze sobą zrobić. Ja muszę coś robić, ja po prostu muszę coś robić. A jak lubisz odpoczywać? W domu, czy właśnie jakiś wyjazd zagraniczny? W domu, wyjazd zagraniczny, jak najbardziej taka raczej spokojna forma spędzania tego czasu, bo mam bardzo dużo bodźców na co dzień przy tym, co robię, bardzo dużo się dzieje, poznaję ciągle nowych ludzi, więc jak tylko mogę, to odpoczywam w bardzo relaksujący sposób. Widać, że jest bardzo wdzięczna za to, co dało jej życie. Tak, tak. Bardzo, w jaki sposób dziękujesz losowi? Modlę się i jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna za to, co dostałam. No to jest niesamowite, wiesz, że często miałam takie momenty, że nie byłam w stanie w to uwierzyć, ale naprawdę trzeba sobie przyznać, że jakby ja nieraz sobie uświadamiam, że też mam duże szczęście w życiu. Oprócz tego, że faktycznie ciężka praca, jestem pracowita, to jednak szczęście też mi towarzyszy i za to jestem bardzo wdzięczna. A gdybyś miała ułożyć taką piramidkę, talent, praca, szczęście,
1, 2, 3. Praca, talent, szczęście. Szczęście jako taki wydaje mi się, dodatek. No szczęście to jest miły dodatek, ale bardzo ważny. Mhm. Każda z tych rzeczy jest ważna. No bez talentu też, wiadomo, pracą jesteś w stanie dużo rzeczy wyćwiczyć, ale jak nie ma się talentu, to nigdy nie będzie na tyle porywające. Mhm. Tak mi się wydaje, że talent to jest... Może talent jest najważniejszy. Nie wiem, zależy w jakim kontekście. Okej, mhm. Okej. Okay, okay, okay. Ale praca też jest ważna, tutaj to bym na równi takie, postawiła. Dobra, bo talent bez pracy się marnuje. Mhm. No tak, to prawda, to słuszna uwaga. Mhm. Jest perfekcjonistką, zawsze uważa, że mogłaby zrobić coś tak. lepiej. Tak, to już dzisiaj pogadaliśmy o tym. Tak, powiedziałaś tak, to. Tak. Ale masz tak za każdym razem? Mhm. Nawet nigdy nie masz takiego, że schodzisz i mówisz, zrobiłam 100%, jestem po prostu mega zadowolona. Nie, mam tak, że jestem często z siebie zadowolona, jak faktycznie się dobrze przygotuję i dam z siebie to 100%, ale oglądam później na przykład ten występ i sobie myślę, aha, dobra, tutaj mogłabym coś zmienić. Ale to jak już opadną emocje. Nie jest tak, że nie jestem też aż takim tyranem dla siebie. Mhm. Ale myślę, że to jest dobre we mnie, że właśnie analizuję i nawet jak inni nie widzą jakiegoś błędu, to zawsze możesz to robić lepiej. Mhm. Taka jest prawda, zawsze da się lepiej, po prostu. Jest bardzo wrażliwa, chociaż stara się tego nie pokazywać. O, tak. Znaczy, czy staram? Nie, myślę, że teraz już bardziej się otworzyłam na tą wrażliwość i... nie boję się tego, ale był moment, w którym faktycznie... No ten moment, kiedy się przejmowałam bardzo hejtem, a mówiłam, że kompletnie się tym nie przejmuję, jednak widać było nawet po moich oczach, że to mnie bardzo bolało. I teraz już widzisz, jestem w stanie o tym powiedzieć, ale dopiero z perspektywy czasu. Tak, jestem bardzo wrażliwa i często to tłumię w sobie coś, co mnie gryzie i nie chcę o tym mówić publicznie. Mhm. Ja też jestem bardzo zadaniowa, więc jak mam coś do zrobienia, to no, nie interesują mnie właśnie jakieś takie bardziej przykre rzeczy. A wrażliwa jestem, tak, tak. I ale nie wstydzę się tego. Jakby mówię o tym, pokazuję to, często płaczę. Tak, wiesz, ze wzruszenia albo ze szczęścia, nie leżę ze smutku. Ogólnie po prostu taka jestem. Tak, no właśnie nawet ostatnio, jak był odcinek Tańce z Gwiazdami i przyszli do ciebie fani, to widać było w tobie taką wdzięczność, że ty naprawdę jesteś tak zżyta z tymi fanami. Ja się, no ja naprawdę, ja się popłakałam tam na sali. Ja bardzo często płaczę w takich momentach. Mhm. Dla rodziny i miłości poświęciłaby karierę muzyczną. Tak. To chyba oczywiste. Oczywiste. Ktoś, kto cię zna, to wie, że tutaj nie ma o czym dyskutować. Doświadczenie nauczyło ją, komu powinna ufać, a komu nie. Tak, chociaż czasami niektórzy są naprawdę dobrzy. Dobrymi graczami. Tak. No, czasami ciężko jest rozpoznać tak na pierwszy rzut oka, czy to jest dobra osoba, czy niekoniecznie, ale ja mam dobrą intuicję i zazwyczaj jak mam jakieś uprzedzenie do kogoś, to z czasem... jest słuszne. Mhm. Okazuje się, że moje uprzedzenie było słuszne. Wtedy zawsze mówię. A nie mówiła? To kolejne bardzo mi się podoba. Jest spokojna, ale gdy ktoś ją zdenerwuje, szybko tego pożałuje. Oj tak. Jak ktoś mi zajdzie za skórę, to wtedy odpala się moja zupełnie inna twarz. No, mam też taką bardziej drapieżną stronę charakteru. I tak, no ja... Po prostu wtedy, no, nie mam skrupułów. Lubi zainteresowanie mediów i czasami z premedytacją dolewa oliwy do ognia. Tak. Ja się bawię tym, wiesz. Już ja jakbym miała się tym wszystkim przejmować, to naprawdę bym źle skończyła. Ale masz tak, że jak dodajesz na przykład nowe zdjęcie, to już przewidujesz, jakie mogą być tytuły? Nieraz robiłam coś takiego, że dodawałam zdjęcie z siłowni i tam pisałam... Fame MMA. Że Fame MMA. No, czasami naprawdę mam sama z tego wielki ubaw, jak te media to podłapują i po prostu przeżywają jakiś temat, który nawet się nie wydarzy. Ostatnio chciałam dodać nawet zdjęcie takie, ale to dodam już niedługo. Prank będzie. A, okej. Już będziemy się zastanawiać teraz. Które to zdjęcie? Nie, zobaczysz. Później ci powiem. Dobra, nie będę sobie mówić, żebyście mieli niespodziankę, kochani. Ale tak, bardzo często tak mam, że czasem specjalnie coś dodam.
żeby właśnie podkręcić troszeczkę atmosferkę. Dokładnie, tak, tak. Jak oni się mną czasami tak, w taki chamski sposób bawią, to ja też nie. W ogóle wiesz, że mam takie jedno marzenie związane z tobą i z moją pracą, że ja bardzo bym chciał kiedyś spędzić taki dzień z Roxaną Węgiel w redakcji, żebyś ty miała okazję sama o sobie stworzyć artykuł na SK.pl. To by było coś niesamowitego, naprawdę. Jeżeli tylko będziesz mieć kiedyś przestrzeń czasową, to ja cię bardzo zapraszam chętnie. I naprawdę chcę cię nauczyć obsługi CMS, żebyś miała okazję zobaczyć, jak to wygląda w takiej super profesjonalnej redakcji. Mega. Więc fajnie. Tutaj składam te propozycje. Dobra, przed kamerami. Ja chętnie przyjdę. I lecimy dalej. Masz szacunek do pieniądza i nie wydaje na głupoty. Różnie to bywa. Różnie to bywa. Ja... No mam szacunek do pieniądza, oczywiście. Tutaj z szacunkiem to wiadomo. Mhm. Ale wydaję czasami na rzeczy, które nie są mi do końca potrzebne, bez których bym mogła spokojnie żyć. Ale też trzeba coś... czasami sobie samemu jakiś prezent sprawić. Mhm. Tak, trzeba się rozpieścić. Pracujesz, to wydajesz. I ostatnie. Za wszelką cenę chcę pokazać wszystkim, że jest już dorosła. Nie, nie. Tylko właśnie to jest też, myślę, konsekwencja tej płyty i zmiany wizerunkowej. Stąd ludzie mogą myśleć, że faktycznie usilnie chcę to pokazać. Nie, ja chcę po prostu zaprosić moich fanów do tego aktualnego mojego świata i do tego pokazać im, jaka jestem teraz. Ja nikogo nie udaję. Właśnie mam wrażenie, że teraz jestem w takim momencie, w którym bardzo swobodnie się wypowiadam i jestem sobą, więc nie udaję nikogo. Po prostu ten proces zaszedł naturalnie, a w pewnym momencie, no tak jak ci mówiłam, miałam taką blokadę, żeby właśnie tak być w 100% swobodna. I ta płyta, to wszystko, ta cała zmiana wizerunkowa nastąpiła naturalnie i nastąpiła dlatego, że poczułam, że to jest po prostu dobry moment na to. Mhm. Wraz z moimi 18 urodzinami tak naprawdę to się tak zaczęło, no nie? A my ci bardzo chętnie będziemy w tej drodze towarzyszymy już i będziemy towarzyszyć. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, Roxy. Dzięki wielkie.